Witajcie moi szanowni państwa, zarazem moje kociaki słodziaki. Tak, ja żyję. I mam dla was ważne informacje. Bo w ostatnim czasie, właściwie przez rok czasu, wiele się zadziało. Przez to też brakowało mi motywacji, już nawet nie mówię do czego, żeby nie było, że jestem jakimś kuźwa od atencji i tak dalej. Nie, absolutnie. Po prostu dużo się działo i też zapomniałam sobie o kanale. Ale teraz wiem, że jest mi bardzo przykro z tego powodu, że tak was zostawiłam, że nic nie wrzucam, a wiem, że na pewno ktoś ogląda, że ktoś, nie wiem, tęskni za mną czy coś takiego. Widziałam komentarze. I powiem tak, szykuję dla was dwa filmy. Jeden będzie do jednej muzyki, taka w miarę trendowa muzyka, powiązana z gacha oczywiście. A drugi jest dla jednej osoby i jest już w trakcie robienia, bo ma aż 5 minut prawie. Więc jest jakiś progres. Z motywacją to już nawet nie mówię. Motywacja to jest dramat, czas w ogóle. A brak pomysłów to czasami, ale też się zdarza. Także daję info, że ja jestem i postaram się coś wrzucić. I powiem tak jeszcze, od jutra w końcu, bo miałam to zrobić od nowego roku, czyli od tego, miałam wrzucać edity z swojego domu. Już tam chyba się jedno albo dwa znalazło? Jedno chyba. Tam było o rysowaniu siebie. Tak, to było coś takiego. A tak to chyba nie było więcej, było tylko jedno, ale powiązane właśnie z swoim domem. Tak, możecie komentować, że ten serial jest nie taki, jak powinien, w sensie, że coś jest z nim nie tak, bo jest dużo postaci LGBT, też po prostu sam serial jest LGBT. Okej, rozumiem waszą opinię, ale ja lubiłam ten serial i dalej lubię. Tylko fandom niestety spada coraz bardziej, ale zależy mi na tym, żeby wrzucać już te edity, bo jeden film, właśnie ten powiązany z muzyką i prawdopodobnie też na prośbę jednej osoby, pozostawiam ją anonimową, po prostu chwila pogubiłam się, no że wrzucę to na swoje urodziny, czyli za 3,5 tygodnia, kto wie, ten wie. I zależy mi na tym, żeby się wybił. Nie musi być nie wiadomo ile osób, kuźwa 10 tysięcy, 100 tysięcy. Nie! Po prostu mi zależy, żeby była jakaś ta oglądalność, żeby było chociaż 100 osób. Że jednak jesteście, że jednak chcecie oglądać i tak dalej, że tęsknicie. I teraz jak to widzicie, jak to oglądacie, mam nadzieję, że jesteście, to napiszcie jakiś fajny, miły komentarz, albo cokolwiek, albo nawet zróbcie łańcuch serduszek. Po prostu serduszko postawcie, oznaka to będzie, że jesteście. Po prostu pokażecie mi, że jednak mam dla kogo robić te filmy i tak dalej. Może nie tak regularnie jak te 3-4 lata temu, nawet 5 lat temu, bo to już minęło dużo czasu. A nawet nie wiem czy nie, 6 lat temu. Bo Leonita powstała bardzo dawno. Ale mniejsza o to. Po prostu nie będzie już takiej częstotliwości jak kiedyś. Ale postaram się jednak ogarniać jakieś filmy. Może uda mi się zrobić jakąś kontynuację. Nawet szczerze próbowałam, ale straciłam wszystko. Miałam kiedyś nieszczęśliwy wypadek, przez co straciłam dosłownie wszystko. Prawie wszystko. Na szczęście nie siebie. Bo to mógł być nawet wypadek śmiertelny, jak mam być szczera. Ale to nie zostawiam w tym filmie. Może kiedyś się podzielę, ale szczerze, czy ja wiem. Zostawię to chyba dla siebie. Czasami nawet lepiej, ale fajnie też jest komuś wygadać. No ale co, no chciałam cały czas coś robić, to no trudno, tak wyszło. Także takie info. Od jutra, nawet mi zróbcie przypominajkę jak chcecie, jeżeli oglądacie, że od jutra shortsy. I że te dwa filmy się pojawią. Jeden nie wiem kiedy. Muszę wykombinować dobrą datę. A drugi
będzie na moje urodziny. Jeżeli wiecie, pamiętacie, to bardzo się cieszę. Zostawcie coś za sobą. Czy to polubienia, czy to chociażby te komentarze. Zróbcie mi łańcuch serduszek chociaż. Pokażcie, że jesteście. I że mam dla kogo jeszcze robić te filmy, że jednak dalej oczekujecie mnie czy coś takiego i wierzycie, że żyję. Bo żyję, jestem. A ja kończę ten film krótki. Bo to miało być tylko takie info. Niektórzy robią o wiele krótsze, ale ja po prostu się lubię rozgadać. To jest normalne u mnie. Czyli tak. Mam dla was właśnie te dwa filmy. Szykuję. Po prostu szykuję dwa filmy. Od jutra te shortsy, edity. Wiem, lubię się powtarzać. Po prostu wolę pamiętać i tak dalej, żeby to zakodować dla was. I może te kontynuacje serii. Bo jest mi przykro, że tak zostawiłam ten kanał tak po prostu. A nie chcę być tak jak inni kochatuberzy. Na przykład taka jedna, która ma filmy, ma dużo wyświetleń, ma dużo subskrypcji, ale nie wrzuca nic od paru lat. Albo jeszcze jedna, która... Bo to głównie dziewczyny były. Chłopacy to tak gacha... Niby też, ale więcej było gachatuberek, przepraszam. Język mi się wlącza. Albo jeszcze właśnie była taka jedna, która chyba tak po prostu już nic nie wrzuca, a nawet wywaliła wszystko ze swojego kanału. Może nie usunęła, może tylko dała na niepubliczne, albo dała na prywatne, kto wie. Nie wiadomo, co się z tymi ludźmi stało. Ja jednak postaram się kontynuować to, ale zrozumcie to, że im jestem starsza, tym po prostu mam mniej czasu. Ale jednak zależy mi na kanale. Pamiętam o nim, oczywiście, że tak. Tylko po prostu potrzebuję motywacji. Pomożecie mi? Możecie mi dawać pomysły na nowe serie. A ja kończę ten film i trzymajcie się. Cześć!